Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kilowski, a to jest Rimworld. Nagrywam to bezpośrednio po ostatnim odcinku i tak naprawdę wiele się od tego odcinka nie zmieniło. Ale co w ostatnim odcinku zostało dokonane? Otóż niewiele, tak naprawdę tylko troszeczkę rozplanowałem bazę. Częściowo tylko. Tutaj no, zrobiłem takie małe zadaszenie dla moich ludzi, żeby nie spali pod gołym niebem oraz żeby mieli gdzie składować swoje rzeczy. Czyli naprawdę niewiele. I co będziemy robić w tym? To pewnie dalej planować bazę, pewnie zacząć jakieś badania. Zobaczymy. Zatem już pozwólmy naszym kolonistom cokolwiek zrobić. A ja przechodzę do dalszych planów. A więc tak, co będzie potrzebne? Potrzebny będzie magazyn na różne surowce tego typu, oprócz jedzenia, oraz na broń. Oraz obok niego będę musiał postawić jeszcze pracownię rzemieślniczą, żeby moi ludzie nie musieli latać cały czas na drugą stronę kolonii po jakieś różne surowce, tylko żeby mieli blisko. Więc tak, co należy teraz zrobić? Więc skoro tutaj mamy salę i to jest centrum mojej kolonii, to postawię magazyn gdzieś, o może nie tutaj, gdzieś bardziej tutaj. Taki magazyn będzie na razie wystarczający. Więc teraz wypadałoby zrobić jakieś centrum rzemieślnicze. Czy bezpośrednio koło niego, czy... Tak, bezpośrednio. Więc tak, usunę ten środek. Teraz poprawię troszeczkę tutaj, bo wyszło mi krzywo. Tutaj powinno być na 3, to na 3. To na 3, a to też na 3. I centrum rzemieślnicze z drzwiami jakoś tutaj zrobię może tu. Więc tutaj moi ludzie będą... Oj, może nie tak. Tutaj moi ludzie będą sobie brali jakieś różne rzeczy, robili je tutaj i wynosili z powrotem tutaj. A za to składzik na broń zrobię tutaj. Taki... Podobnej wielkości. Na początek będzie on wydawał się zbyt duży, ale wydaje mi się, że z pewnością, z czasem będzie w pełni wystarczający. Co jeszcze jest mi potrzebne? A właśnie, potrzebne mi bardzo będzie postawienie jakichś murów obronnych z czasem. No, nie wiem, czy planowanie w tym miejscu będzie mądre, bo jest tutaj dużo stali, ale tak orientacyjnie niech tutaj będzie jakiś mur. Podobnie i tutaj. Może nie w ten sposób, może tak bardziej, o, żeby wychodziło z tej strony. I może tak pociągnięty. I jeszcze na północy trzeba zrobić mur, który dobrze by był, jakby wychodził jakoś stąd, ciągnąc się tędy, aż do, może trochę jeszcze bardziej w prawo, aż do tutaj. To wejście niech jeszcze sobie będzie takie nierozplanowane. Więc wstępnie to jest już taka część bardziej magazynowo-rzemieślnicza. I co jeszcze będzie bardzo ważne? A, bardzo ważne będzie postawienie szpitala. No jednak szpital, oprócz sali rytualnej, będzie kolejnym z najważniejszych budynków mojej kolonii, ponieważ to głównie tam będzie... Oj, moi koleżanki nic nie robią. Jakim prawem nic nie robicie? Zacznijcie budować. Tu. 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 Tutaj drzwi. Jeśli możecie, to budujcie też i tutaj. No i chyba tyle. On, jak ktoś będzie budować, to się będzie klepać. A ty stać ryż. Dobra. Więc już robotę mają. Najważniejszy będzie szpital, oprócz sali rytualnej, ponieważ to jest, no, sala, bo musi być ważna. A szpital będzie ważny dlatego, że w nim będzie głównie dochodził do operacji instalowania naszych szczepów. Znaczy szczepów, nowych kończyn głównie. Więc taki może byłby optymalny. Gdzieś tutaj. Blisko sali rytualnej, no bo tak, to będzie w sumie jeden z ważniejszych miejsc. No i wtedy koło tej sali też będziemy mieli pole, no a to chyba wielka strata dla mojej kolonii nie będzie.
Może też by wypadało gdzieś by zrobić jakąś stajnię dla moich zwierząt przyszłych, chociaż po co mi zwierzęta? Skoro już mówiłem, ja będę opierał swoją gospodarkę żywnościową głównie o ryż i ziemniaki, to jednak nie będzie to potrzebne. Dobrze, więc sobie pracują. I ciekawi mnie jeszcze, co jest z tych rzeczy, no, z tych samochodów. No, może wezmę po prostu Ironheada i go wyślę. Byłbym szczęśliwy, gdyby wylatywała z nich stal i jakieś może komponenty. Bardziej komponenty niż stal. No, chociaż jest tego sporo, więc wątpię, że jakieś komponenty będą. No i tak jak myślałem, jedynie szczątki, które można przepalić potem. No, zawsze coś. I jeszcze ciekawi mnie to, co się stanie, jak to zdekonstruuje. Czy będzie coś fajnego, bo czy zwykła stal? A, nie ma nic. No to, no, niezbyt to fajne. No, głupie trochę. O, tu mam dużo stali. To fajnie. Będę pamiętał. A więc tak. O, co jest? Wkurzony królik. No to skoro się w królik wkurzył, to niech się cała kolonia przeciwko niemu stanie. I o co chodzi? A to jest nowa rzecz. Można teraz lepiej rozstawiać ludzi. Wcześniej, jak się klikało, to dało się kliknąć tak i właśnie pojawiało w ten sposób. A teraz można ich fajnie rozstawić w linii. No niestety jeszcze nie da się jakoś bardziej tu udoskonalić, na przykład ich w kole, żeby coś otoczyć, ale póki co takie rozstawienie w linii nie było w podstawowej wersji gry. Były mody, które to dawały, ale sam z nich nie korzystałem. Ale wy na razie się ustawcie tak blisko. Dobra, on biegnie. Czy Phil ma już go w zasięgu? Phil to niech tylko podejdzie tutaj. Vicky to niech się schowa za tym kamieniem. Ironhead, no to nie wiem, niech jakoś potem mikruje koło tego zająca. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, dostał raz i dostał drugi raz. Dobra. Nie wiem, czy cała kolonia powinna być potrzebna, ale nie chciałem, żeby ktokolwiek był ranny, bo jednak zranienie ich kończy się tym, że trzeba będzie ich leczyć, nie potrzebuje tracić leki. A nie daj Boże, dostaliby jeszcze zatrucia, znaczy nie zatrucia, tylko zakażenia, i już by było po nich. Znaczy nie po nich, bo lekarza mamy całkiem dobrego w czasie chwilach, więc on będzie spoko, ale jednak nie chciałbym tracić tyle leków na początek. Dobrze. A co to jest? O, tutaj mogę zmienić, ile mają przy sobie nosić leków. Więc może Phil niech zawsze przy sobie nosi tak z przynajmniej dwa leki ziołowe, żeby zawsze mógł leczyć. Tak, to jest coś nowego, tego nie było. Czy mogę zmienić ich politykę? Mogę zmienić ich politykę, ale oni raczej nie będą brali narkotyków ani alkoholu, ponieważ religia im zakazuje. Jedzonko mają takie dobre. No, niech tak pozostanie. I tak nie mają co innego do jedzenia oprócz tej pakowanej żywności. Wypadałoby trochę powiększyć magazyn. Więc no cóż, no jeszcze trochę w górę, trochę w górę. Trochę może w tą stronę. Jak tam budowa idzie? Dostatecznie. Mamy tylko 50 cegieł, a to nie jest dużo. Też lepsze to niż nic. Niestety jeszcze nikt nie dołączył do kolonii. Może zmienili tą ilość dołączania kolonistów, ponieważ zawsze był jakiś event, że ktoś sobie spadł, może z rakiety, albo ktoś po prostu sobie przyszedł. Ale wydaje mi się, że to chyba jeszcze za wcześnie, żeby tak dużo ich przychodziło. Trzech kolonistów póki co wystarcza. Chociaż jeszcze nie jest to wystarczające, żeby dawać im manualne priorytety, bo jednak niech każdy się jednak wszystkim po trochu zajmuje. Czy wypadało, żeby tutaj postawili ściany i wynieśli to oraz to wszystko tutaj. Razem z tym. A żeby to zrobili,
to niech sobie poszerzą wysypisko śmieci. Na wysypisko śmieci będą trafiać różne rzeczy. W tym kamienie oraz ciała. W tym zwierzęce. No póki co jednak zostanie, no bo nie ma różnicy, czy wstawię je do magazynu tutaj, czy tutaj. O, a on chyba sobie odpoczywa. Czyli ustawiłem pracę, znaczy, a, ustawiłem im, jak to mają działać, dobrze. Zwierząt nie ma. Żadnych nowych wielkich zwierząt też nie ma. Więc najwyższy czas, żeby postawić raczej jakieś... jakiś punkt do ich nauki. Niestety będą dostawali minusy za pracę, chociaż w sumie mogę zrobić to tak. Postawię ścianę z drewna o tutaj. Tak. Tak. I nie powinno być żadnych minusów już do ich pracy. A bardziej do pracy Wiki, bo to ona będzie moim głównym kolonistą zajmującym się nauką. O, mogę nazwać moją kolonię oraz moją mieścinę. Ironhead zaproponował taką nazwę. Nie dziwię się, że Ironhead to zaproponował, bo wydaje mi się, że raczej z niego zrobię dowódcę mojej kolonii, pierwszego lidera. Lonlor. Kojarzy mi się z Anor Londo, Dark Soulsów. Chociaż no, wydaje mi się, że podejście jednak trochę inne będzie niż, niż tych światów. No, Trondlor niech pozostanie. Oraz nazwa tej miejscowości. Finhad. A może jakaś inna. Tiven. A może jakaś inna. Menton. To niech będzie. Więc miasto Menton w frakcji Ronlor. Albo nie, nazwijmy ją inaczej. Niech to będzie Techno-Human Pact. O. Niech to nie jakieś dziwne nazwy. Podkreślmy swoją ideologię w nim. Ale miasto niech sobie będzie zwykłe. Jak tam samopoczucie? No, beznadziejnie. Podobnie i Ufila. Ironhead zaraz będzie miał załamanie psychiczne. No, takie są początki. Cały czas jest odrzucany przez Wiki. Wiki niezbyt jest chętna na jakieś wspólne życie z Ironheadem. O, no i Ironheadowi jest teraz smutno. Chociaż jednak tym, co... jakby to powiedział Foltest, przegięło pałę goryczy. Było to, że ma nóż, który mu się nie podoba. No, jako że jest jednak transhumanistą... Ust Despised? A... no niestety, to aż podwójnie to psuje mu relację. Nie relację, tylko jego samopoczucie. Czyli jak on to używa, to ma minus 5, a i tak ma na stałe minus 5. No, używanie tej broni naprawdę jest dla niego słabe. No ale za to jakbym mu dał broń dystansową, to miałby pretensje o to, że używa broni dystansowej. A czy ma w ogóle plusy za to, że używa tej broni wręcz? No, nie ma. To słabo. Jest głodny. Czemu jesteś głodny? Bo nie jadł. A czemu nie je? Bo ma załamanie psychiczne. No to rozumiem. No cóż. W przyszłości wymieni mu się nogę na lepszą, bo go boli. A Filowi zainstaluje się coś fajnego w ręce, żeby szybciej pracował w polu. Dobrze, powolutku prace idą. Wiki sobie rzucę kowadłami. A, nie ustawiłem celu badań. To wpierw bateria. Jeśli już wynajdę baterię, to postawię gdzieś tutaj jakiś pokoik, w którym stawię może tak 2-3 baterie. I może tutaj się postawi już jakieś wiatrową elektrownię. Dlaczego to jest tak ważne? To jest bardzo ważne, bo jednak główny dostęp do jedzenia, czyli podajnik do pasty, musi być no na prąd. W dodatku przydałoby się mieć jakieś elektryczne elektryczny stolik do krawiectwa. Tego na szczęście nie potrzebujemy. Nie będę nikomu gotował takich rzeczy. Ale tak czy siak krematorium, które w sumie nie jest potrzebne. Ale co będzie potrzebne? No potrzebne będzie oczywiście stół kowalski. A szczególnie elektryczny stół kowalski, który pozwoli mi no chociażby na wykucie
wykucie czego? Młota wojennego. Chociaż na stalowy to jest lepszy miecz. Ale ja celuję w zdobycie uranu i zrobienie uranowego młota wojennego. No chyba, żebym wziął miecz. A nie, no jednak uranowy miecz wojenny jest... Młot wojenny uranowy jest najlepszy. Chociaż miecz plastilowy jest jeszcze lepszy. No, póki co na takiej zwykłej podstawowej bronie niech tak pozostanie. Prawdopodobnie, kiedy jeszcze będę miał zadanie zdobyć relikt, jakim jest ten Monosword, który ustawiłem w pierwszym odcinku, to wydaje mi się, że właśnie Iron Head będzie go używał. Ale i tak on nie będzie jedynym człowiekiem walczącym wręcz, bo Vicky jest drugim wojownikiem, to ona pewnie tego młota będzie używała. A ten ich nóż, no póki co niech kim służy, ale potem pewnie pójdzie nas handel. Co się stało? O, odnaleźliście tutaj komponenty. No, trochę długo będą to wykopywać, skoro to ma wytrzymałość 2000, a zwykła ścianka 400. No, ale tak czy siak się przydadzą. No, trochę słabą tą ścianę wybrałem, a będzie tą górę do kopania się. Ta byłaby lepsza. O, jesteśmy teraz rajdowani. Kto mi tu przyszedł? Gukam. Kim jest Gukam? Gukam jest kucharzem, który szybko śpi i fajnie walczy i jeszcze lubi walczyć i trochę by pokraftował i w wolnym czasie nawet i by coś wykuł. Wykuł ładnego dla oczu. Jeśli nie umrze, to go biorę do siebie. Dobra, wszyscy za mną, znaczy nie za mną, tylko tutaj i idźcie. Skoro i on to imię najeżdża, to wypadałoby gdzieś tutaj postawić z drewna małe więzienie, a bardziej jeden pokój do więzienia. Gukam sobie czeka, aż się namyśli, czy atakować, czy nie. No ale my go już bierzemy w zasięgu. Więc tak, Phil niech podejdzie tu, Vicky niech podejdzie jakoś tu, Iron Head niech stoi sobie tutaj. Czemu Phil nie strzela? Phil niech strzela, Vicky niech strzela, a Iron Head niech wybiega. Guka ładnie omija i lepiej Vicky, żeby uciekała, bo on jest brawlerem, a jak walnie, to Inoros. Dobra, Iron Head niech... O, no i Gukam jest ranny. I nawet ma przy sobie leki. A czy Phil może go od razu leczyć? Jakby to zrobić szybko? Szybko można zrobić to tak, że przeniesiemy to łóżko... Dobra, nie. Szybko zrobimy to łóżko dla więźniów. Dzięki temu przeniesiemy Gukama do środka. Jeszcze ja potrzebuję kucharza w ogóle, bo nie z kucharzem, ale jednocześnie trochę craftuję. No przyda się. Zawsze jakieś królestwo, chociażby do sprzątania i przenoszenia rzeczy. Dobra, Iron tylko niesie. Ciekawe, jak bardzo jest ranny, bo tak niezbyt jestem w stanie zobaczyć. I dobra, ty go przeniosłeś i teraz Phil, idź go leczyć. Czemu Iron Head chciałby go leczyć? Bo Iron Head też się zna trochę na leczeniu, ale... A nie, Iron Head jest lepszym lekarzem, no to ty go lecz. Ile ma ran? Tylko jest postrzelony, nie ma nic stałego, no to spoko. Nie umrze. I ja chciałbym go zrekrutować. Ja mogę go... Trochę to pozmieniali system więźniów. Znaczy dalej mogę rekrutować więźnia. Mogę... przekazać swoją religię mu. Mogę redukować... jego wolę, żeby móc go potem... Aha, czyli mogę z niego zrobić niewolnika. Wydaje mi się, że Gukam póki co... no będzie moim wojownikiem, z czasem się nauczy walczyć. Czy ja chcę, żeby on był wyznawcą mojej religii? No w sumie tak, czemu miałby nie być? Niewolników to będę robił głównie po to, żeby mi sprzątali, więc... niech tak pozostanie. I rozwalczyli wręcz.
Tak zwane mięso armatnie. No to tak, no to Gukę, na razie będziemy tobie rozbijać resistance. Twoje opory. Więc tak. I najlepiej by było, gdyby ktoś wziął i zbudował tutaj. O, takie coś. Tutaj wstawił jedno łóżko. A niech ma te łóżko. I tutaj. No, drewniane drzwi. Ja bym nie chciał uciekać, to i tak się go złapie. Dobrze. No to w przyszłości będzie nowy, kolejny kolonista. A ty, Phil, zajmij się budową tego. Ty zajmij się budową tego. A ty zajmij się budową tego. Oj, coś chyba nie tak. I tu, a tu. Będzie się wszyscy tym zajmą. Niech budują. W Iron Head, ty już pójdź. Dobra. Jeden dzień jak prześpią na plecach, nie, nic się nie stanie. Ponieważ Vicky zaraz będzie miała załamanie nerwowe. Iż gdyż, ponieważ no, wszystko jej nie pasuje. W dodatku, o, no naprawdę ma słabe te swoje rzeczy, które tutaj ma. Jest depresyjna, ma fascynację chemikaliami. Niestety, naprawdę ma dużo minusów do samopoczucia. To będzie długo, długo jej przeszkadzało. No, tak długo jak nie osiągniemy dobrej wydajności i dobrego działania bazy, tak długo będzie miała problemy z samopoczuciem. Phil karmi Gukama. A czemu Iron Head poszedł budować tutaj, a nie tutaj? No i teraz będzie budował po każdym, dobra. Powolutku. Czy mogę to by tak to kazać zrobić? Mogę. Dobra, to weź tam zbuduj tą ścianę, leć tutaj i zbuduj to więzienie już. Zobaczyć cele. To nie jest dla Phila, to jest dla więźniów. I teraz to będzie normalnie dla kolonistów. Dlatego Phil niech przyjdzie i przeniesie Gukama. Nie mogę tego zrobić. Bo nie ma wardenów. A, no to może być problem. No to nie każdy czasami się zajmie wardeństwem. Znaczy, zarządzanie więźniami. I weź go do łóżka. Bo pewnie Gukam teraz leży sobie, tak. Siup. I niech śpi teraz tutaj. Czy Gukam jest nagi? Jest nagi. No to będzie miał portki. A czy Phil nosi przy sobie te leki? Nosi, no dobrze. Tak, ma ten sztucer. Taki wycofany lekarz. Jak tam? O nie, posadziłem ziemniaki. No to niech jeden rok będą ziemniaki. Znaczy jeden rok, tylko niech przez jeden okres rośnięcia będą ziemniaki. Głównie chciałbym ryż, bo ryż rośnie szybciej. Mamy tylko 15 jeszcze paczek z jedzeniem, co jest trochę nieprzyjemne. A ja dalej nie ustawiłem. A nie, po prostu Wiki nie chce badać, bo ma problem. To nie fajnie. Oj, oj, nie jest fajnie. No, jeszcze chciałaby się z czymś ćpać. Ma depresję, jest jej ciemno. No, z Wiki będą długo, długo problemy, jeśli chodzi o jej zachowanie. Ale za to mogę już klepać więcej bloczków. Oj, nie to chciałem kliknąć. Gdzie? A tutaj. Tyle. Dobrze. Gukam leczy rany, wszyscy śpią, Vicky dalej chodzi. O, chyba się otrząsnęła. A nie, wyszła
Tak jej się chciało spać, że poszła spać. I ma mood na zero. Zero samopoczucia. No, głupio trochę. Jak to śpi w chłodzie? Jest 19 stopni przecież. Dobra, ja tutaj wytnę... wytnę plany tutaj. Na tyle, żeby było tak po jednej grupie ściany. Tutaj się może jakieś sarkofagi wsadzi, kto wie, może będzie jakiś zasłużony kolonista, który umrze. Oby nie. O, i coś mi umarło na świecie. Czy to jakiś dźwięk zaatakował? Skorpion jest sobie tutaj, więc powinien coś zabić. No chyba, że już to zjadł. A ten skorpion jest ranny. Czemu jest ranny? Tak go szczur poharatał? No to był potężny szczur. Dobra. Budowa dalej trwa. Łukam się leczy. A Wiki dalej ma problemy. No z takimi traitami to nie ma problemy. No, prawdziwie mogłem kogoś innego wyszukać. No, ale miejmy nadzieję, że potem będzie już zadowolona z życia cały czas. Dobra, jest sobie tutaj niedźwiadek. Też niedźwiadka nie atakujemy. O, co jest? Wiki się przebudziła ze swojego stanu. I co jej jest? Jest głodna. I chce jej się spać. Jak się daje i może wyśpi, to i nawet ten mód podskoczy. Rekreację ma za spełnioną. Nie wiem, jak ona spełniała swoje zapotrzebowania chodzącego po świecie. No nie wiem. Ona też idzie spać. Dobra, z nią jest git. I Gukam powinien mieć zbijany resistance. I chyba ma, bo miał na 11. Ale w pierwszym sumie chciałbym go na inną ideologię przemienić. Jak tam wygląda świat w pobliżu? Czy nie postawili jakichś może posterunków? Nie, cały czas jest tak jak było. O, jak to jest śmiesznie. Dwa takie same, znaczy z tej samej frakcji, tak na takim małym skrawku ziemi. No dobrze. I tutaj są ideologie, ich opis wszystkich, no ale dobra, to na razie mnie nie obchodzi. Tak, no to mamy noc, tu się na razie nic nie dzieje. Czy mogę coś im kazać więcej robić? Mądrze by było już, gdyby Wiki zabrała się za badania. Tylko ona nie zabierze się za badania. O, coś mamy ciekawego. Co możemy zrobić? O, Yorkshire Terrier. Rozcieczony. No to możemy honor przyjąć, nawet na Ironheada. Chociaż czy ja chcę z Ironheada zrobić mojego psycastera? Z drugiej strony... Ironhead będzie szefem tej społeczności, tak uważam. Ale jednak... Czy chciałbym z niego robić psycastera? No on bardzo dobrze będzie walczyć. Więc psycastery powinien być ktoś taki bardziej ułomny. Może Gukam. Chociaż nie wiem, czy ułomny to jest dobre słowo. A niech będzie już ten Ironhead. A co? Przecież jeśli będzie jakieś zesluowanie jedynie wroga, spowolnienie go, to wiesz, to nie będzie nic złego. I mamy Basamfosa. Fajny jest ten Basamfos. Szczela, walczy. Chociaż jedno, nie fajny. Bo zwierzęta nie są im do niczego potrzebne, chociaż jest całkiem niezłym psycasterem. Ciekawe. Ja już nie mam żadnych fajnych rzeczy. To jest mam tylko ubranko. No dobra, nic fajnego. Basamfos przyszedł, nie chce Basamfos się tu pokręci. Oj, Basamfos odkrył, że mamy tutaj zagrożenie. Tak, jest tutaj jakieś zagrożenie starożytne.
Prawdopodobnie jakieś insekty, albo no co tam może być, albo jakieś roboty. No ale póki co jestem za słaby, żeby w ogóle tam próbować z nimi walczyć. On nie ma w sobie żadnej broni, niestety. No dobra, czemu muszę teraz czekać, aż przyjdzie ten Yorkshire Terrier? On sobie idzie. Vicky, Phil, Iron Head, niech się udają tutaj. W sumie to tutaj. I niech już strzelają. Ty możesz wyjść, Vicky może trochę tak bardziej w tą stronę. Iron Head nie chce. Podejdzie. I jak go. Oj, no to już po piesku. Teraz po ciężkiej robocie. Danie się należy. A Basanfos na co czeka? On mi tutaj prowadzi badania. Ciekawe. Chociaż on to wcale dobrym badaczem nie jest. No jest takim trochę beznadziejnym badaczem. Zbadają mi cokolwiek w ogóle? Czy on nie może mi cokolwiek zbadać? No, no nie fajnie trochę, dobra. Właśnie tutaj i wypadł. I teraz mój Iron Head jest już freeholderem. A że był humanem, to potrzebowałbym. A, nie, nie muszę nic mu budować. No to wystarczy, że zaakceptuję, oni przylecą, dadzą mu pierwszy ten Celing Neuroformer. I gdzie oni są? Przylecieli tutaj. Manus się nazywa ten oficer, który przyszedł z nimi. I ma aż dwa. Dobra, ty Iron Head, leć tam. Weź sobie od niego ten Neuroformer. A czemu Iron Head nie może? To jest coś nowego. I to jest ceremonia, rozumiem. I ona będzie słaba, bo tam spokojnie nie jest porządnym robione. Czyli w takim razie. Dobra, nie wiem. Zrobię to tak po prostu. Będą wszyscy wkurzeni o to, że ta cała ceremonia jest beznadziejna. No ale. Takie są początki. Jak to długo mu to wsadza? Wcześniej to trwało chwilkę. Dobra. Czyli tak. Aha, 20%. Aha. I co, są wkurzeni, że co poszło? Nie. Chyba. Nie, nie są. To. Nie, nie ma nic takiego, że są wkurzeni. To dobrze poszło. Więc tak, quest zrobiony, to zrobione, to zrobione. Jakbym był w stanie, też bym z nimi zawalczył, ale wydaje mi się, że jestem na takim poziomie gry, że no, lepiej nie. Isaac. Dobrze. Więc kolejny questik zrobiony. I wy już sobie gdzieś pójdźcie. A co, ceremonia? O, dobrze. Ceremonia skończona. I jaki jest jego jaka jest jego zdobyta umiejętność? Co? Aha. Nie wiem, nigdy tego nie miałem, nigdy tego nie używałem. Fajnie by było, gdybym miał może jakiegoś stuna, ogłuszenie, albo chociaż spowolnienie. To jest akurat słabe, no to dużo gadać. Nic fajnego. Czy to może być przydatne podczas walki? Ale jednak wolałbym coś innego. Cały czas mi mówią, że mogę moje memy edytować, moje przymioty. Ale ja nie chcę. Vicky klepie kamienie. Czemu Vicky klepie kamienie? Vicky niech się zajmie badaniem w końcu. Dobra. Trzeba zostawić im priorytety, bo to będzie słabo. Więc tak, tylko zrobię to tak, żeby się nie zepsuło. Więc tak, przede wszystkim, jeśli trzeba, niech oni się zajmują doktorowaniem. Phil niech leczy sam siebie i Iron Head też może leczyć sam siebie. Wardeństwem, no zarządzaniem więźniami niech się zajmuje od święta kto.
Afilia się zajmuje tym oraz przede wszystkim jako. Tak, nie, przede wszystkim zajmuje się ścinaniem kwiatków, znaczy kwiatków, sadzeniem oraz zbieraniem plonów. Potem niech też na tym samym priorytecie niech również zwierzęta łapie, a nie poluje. I jeszcze. To tak, to dla chwilę to będzie wszystko. Firefight i Patient, czyli pacjent i walczenie z ogniem, to niech to będzie też na głównym priorytecie. Żaden z was nie ma odpoczywać w łóżku, jeśli wam nie potrzeba. A takie pijmy pierdołami, nic ważnymi, to niech się zajmuje tam. No, ogólnie będę używał to na priorytet, no, manualny. Poprzez prawy przycisk myszy. Póki to niech każdy zajmuje się holowaniem i czyszczeniem. Noszeniem i czyszczeniem, to na was tą odpowiedzialność, na odpowiedzialność, tak po prostu, na trójce. I teraz tak, Wiki ma co robić? Przede wszystkim to niech ona buduje. Po tym jak już zbuduje, chociaż nie, wolałbym, że ona tylko badała. Ona niech, jak już przestanie budować, to niech to robi. Oraz to na full, to na full. Łordaństwem niech się zajmie każdy. Albo nie, Ironhead się nie zajmuje. Ironhead ma obecnie przede wszystkim budować oraz wytwarzać nowe rzeczy. No i też w razie czego niech też coś pokopie. I to chyba tyle. Tak. Może takie priorytety powinny im wystarczyć. Więc niech gra leci. O, i już polecieli. Ten skorpion cały czas tu chodzi. Szczur go obił. I teraz Ironhead ma znowu możliwość załamania psychicznego. Nie dziwię mu się poniekąd. Ale czemu nie ma rekreacji rozwiniętej? O! W ogóle jest jakaś nowa animacja chyba robienia badań, bo te karty tak latają, tego nie było wcześniej. I oczywiście teraz badania lecą szybko, jak Wiki się za to wzięła. Idzie to szybko. Przydałby się z... A, medytacja. No to... Przyjacielu, na razie jak chcesz, to sobie medytuj tutaj. Pod drzewem. Albo w sumie... Czemu by nie tutaj? O. Może nie tak blisko, tak bardziej, o tak. I tu, oj, nie tak, nie cancel, tylko to będzie poprzez dekonstruowanie. A z tej strony nie, bo nic tu nie widać, dobra. Trochę daleko jest to drzewo. Ale może jednak by się udało go tak trochę pobudzić. Oj, zrobił mi tu strefę, nie chcę tu strefy domowej. Tutaj też mi się zrobiła strefa domowa, a ja nie chcę tutaj mieć strefę domową na wysypisku śmieci. A tutaj jak najbardziej niech będzie. To zdekonstruujcie. Dobrze. I Wiki sobie bada. Jak tam, nawrócili już tego? Jeszcze nie. A czy przypadkiem on nie jest... O, matko, to on będzie musiał mieć pewność swoją religię zbitą do zera i dopiero wtedy będzie mógł zostać nawrócony. Ojojoj, to będzie trochę irytujące. O, ja nie mam jedzenia już. O, cholera. Dobra, szybko niech ktoś pozbiera wszystko to, co jest w okolicy. Szybko trzeba będzie... Co tu trzeba postawić? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Produkcja. To nie jest produkcji. O, jest. Tutaj. I tym się Wiki zajmie priorytetowo. No czemu się tym nie zajęła? No. Dobra. Rób jedzenie pospolite. Tak, i tak,
do czasu, aż będzie, nie wiem, jakieś 10 i tak samo też i tutaj. I co by tu zrobić? Atakujcie zwierzęta chyba. Szczury, raczej zające. O, chyba usunęli to, że... Tak, mniej zwierząt już atakuje przy byciu atakowanym. Pamiętam, że na pewno w poprzedniej wersji żółwie miały mały procent szans na zemstę przez bycie zaatakowanymi. Podobnie jak i szopy. To teraz już tego nie ma. Nie wiem, to chyba mądrzejsze. Wydaje mi się, że jak jest szop zaatakowany przez jakiegoś strzelca, to raczej ucieka, a nie stara się go zabić. No i Phil dostał zarażenia. Znaczy nie zarażenia, tylko no, zatruł się. No i to jest niedobre. To jest bardzo niedobre. Samopoczucie mają niskie. Jestem pewien, że na pewno. O, jest niedożywiony. No, jest źle. Czym prędzej. No, zapomniałem o tym jedzeniu. Jest słabo. Czy Phil coś upolował? Dalej poluje. No, niezły z niego. O, no, zbyt dobry to on nie jest. A ziemniaki chociaż wyrosły? Jeszcze niewystarczająco. Cholera, przez ten mój błąd, że dałem tutaj ziemniaki, a nie ryż, to oni właśnie mogą trochę przygłodzić się. Na razie jest to niski poziom niedożywienia. Ale jakże ciężki do zniesienia. Te alpaki wypadałoby zabić. No. Nawet bardziej niż to, bo z tym jest więcej latania niż zabijania. A kilka apak wy... O, a kto to spadł? To Listro spadł. To Listro jest kopaczem. I to bardzo dobrym kopaczem. Jest on chciwy i lubi siedzieć pod ziemią. I za to byś też mógł zająć więźniami. Tylko on jest z cesarstwa. Z imperium. Okej, okay, to ja go przyjmę i on ma jakieś... O, i to jest kto dla niego? On jest synem. Znaczy, on jest synem tego Tolistro. Jak to? On ma 62 lata, a on 51. On ma 40, 30... A w sumie tak, jest to możliwe, jeśli to nie jest tak po prostu normalnie biologicznie, bo jeszcze są te sprawy tego, tego normalnego wieku, który jest tam, nie wiem, byli zamknięci w jakichś kapsułach i tym podobne. Rzeczywiście mogą te różnice wystąpić. Ale to, co zrobię z moim Tolistro, to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć!